Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, przyszedł czas na dawno temu zapowiadany już materiał, czyli topkę 10 filmów o godzilli, które najbardziej mi się podobają. Cóż, wyszło tych filmów już naprawdę sporo, ale myślę, że 10 to idealna liczba, żeby wybrać jakieś najlepsze filmy. Z góry mówię, że będą to moje ulubione filmy. Czyli nie będę patrzeć, który film ma najlepszą fabułę, w którym potwory zajmują najwięcej czasu na ekranie i tak dalej, tylko po prostu które mi osobiście najbardziej się spodobały, podczas oglądania których najlepiej się bawiłem i tym właśnie będę się kierować. Jeśli wasz ulubiony film nie pojawił się na liście, to spokojnie nie oznacza to, że go hejtuję bo jest mało filmów o godzilli, których nie lubię, aczkolwiek jednak takie są. Możecie oczywiście napisać w komentarzu pod spodem waszą listę, to chętnie sobie poczytam. A teraz przechodzimy już do miejsca 10. Na miejscu 10. Godzilla. Tak, pierwsza amerykańska Godzilla z 1998 roku. Cóż, wiele osób hejtuje ten film. Ale ja osobiście go lubię. Naprawdę mi się spodobał. Jednak, przede wszystkim, był to pierwszy film z Godzilla, który obejrzałem, i to on zachęcił mnie do obejrzenia kolejnych filmów o Jaszczurze. Więc, no, nie mogę go nie lubić. Naprawdę czuję do niego sentyment. Ale ogólnie, Godzilla mi się podobał. Było to jakieś nowsze, powiedzmy, spojrzenie na tego potwora. Nie to samo co mieliśmy cały czas w tych japońskich filmach, wyróżniał się, ale to dobrze. Takie urozmaicenie myślę, że było potrzebne. Później dostała ta wersja jeszcze swoją kreskówkę, ale mówimy tutaj wyłącznie o filmach. A ten był naprawdę solidny, dobry. CGI trzyma się do dziś jak najbardziej. Obsada również bardzo dobra. W sumie to film jest naprawdę, naprawdę spoko. Może nie najlepszy, ale z pewnością też nie znajduje się między tymi najgorszymi. Na miejscu dziewiątym Godzilla kontra Mecha Godzilla 2 film Zery Heisei. Jeśli chodzi o ten film, to był bodajże 1993 rok. Więc 5 lat przed filmem z poprzedniego miejsca. Cóż, jest to solidny film. Oczywiście japoński. Wystąpiły w nim cztery potwory: Godzilla, Mecha Godzilla, a także Rodan i syn Godzilli, czy tam Baby Godzilla. Cóż, film był naprawdę dobry, choć sam Mecha Godzilla jakoś mega mi się nie podobał w tej wersji, to jednak jego ścieżka dźwiękowa była świetna, umiejętności miał również fajne. Sam Rodan również był naprawdę, naprawdę spoko moja ulubiona wersja Rodana, jeśli chodzi o te japońskie, bo jak już wspominałem w poprzednim odcinku, reszta tych japońskich Rodanów jest według mnie taka sobie. Ale ten był naprawdę bardzo fajny, fajny design. Również dostał ciekawą umiejętność strzelania takim promieniem, później był Fire Rodanem. Mały godzilla był OK, troszkę wyglądał na zjaranego. Wcinał też zielsko, więc w sumie tutaj nie będę się jakoś dziwić. No i Godzilla, jak najbardziej spoko pokonał tego Mecha Godzilla, odblokował nową umiejętność. Do czego mogę się przyczepić? To że troszkę właśnie ten design Mecha Godzilla mi się nie podobał. Był zbyt taki okrągły, troszkę jakby powiększona zabawka. No i to, że był całościowo pilotowany przez ludzi, wolałem jednak, gdy miał troszkę samowolki, tak jak to było z Kiryu, z nowym Mechagodzillą, bądź z tym pierwszym oryginalnym, ale nie będę się czepiać, bo film jest spoko. Na miejscu ósmym SOS dla Tokio Film Zero Millennium. Tutaj również mamy w sumie trzy potwory, ale jednak więcej, mamy Godzilla, mamy mecha Godzillę 3, czyli Kiryu, no i mamy Mofrę oraz jej larwy. I film był dobry, efekty specjalne były w porządku, jak najbardziej spoko. Mofra, ok, podoba mi się ten design jej umiejętności również, tak samo jak i Kiryu. Film jest dobry, walki były naprawdę fajne na poziomie. Jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe, to również samo ostateczne pokonanie Godzilla w tym filmie. Może nie było jakieś mega ekscytujące, aczkolwiek pomysłowe, chociaż to wrzucanie go do wody już było kilka razy w serii. Ale sam film jest bardzo fajny i polecam. Na miejscu siódmym Shin Godzilla. Czyli no najnowszy jak dotąd japoński film o godzilli z 2016 roku. Cóż, jeśli chodzi o samego Shina, to opinie są podzielone. Niektórzy go lubią, niektórzy nie. Ja myślę, że dla mnie jest OK, jest dobry, również coś nowego, tak samo jak są pierwszą amerykańską godzillą. coś innego, ale również jest fajny. Sam film był dobry, podobało mi się, że ludzie mieli. Faktycznie plan, jak go pokonać, i w sumie im się to udało. Próbowali różnych metod, atakowali go tymi pociągami. Na początku go bombardowali, co nie dawało efektu, ale te pociągi już robiły bardziej robotę. Ostatecznie został tam zamrożony, czekając na sequel, który nie wyszedł. Podobało mi się, że ten Godzilla ewoluował. Przez film miał te różne swoje formy. Jeśli chodzi o umiejętności, no, może te lasery z każdej części ciała, praktycznie były troszkę przesadzone, chociaż wizualnie było to dobre, więc w sumie nie ma co się przywalać. No i ścieżka dźwiękowa również, również spoko. Postacie ludzkie nie denerwowały jakoś mocno, były też w sumie dosyć ok, więc film całościowo jest dobry. Na miejscu szóstym Godzilla kontra Biolantę. Ponownie film z ery Heisei. Drugi film z tej ery i pierwszy jaki recenzowałem w maratonie Heisei. Swoją drogą maraton milenium również niedługo zacznę. Także zrecenzuję te filmy, które są w tej erze. Cóż, Biolantę była spoko. Zrobili potwora łącząc DNA Godzilli, róży z ludzkim. No i wyszła Biolanta, która na początku była Wielką Różą, tam stoczyła potyczkę z Godzillą w wodzie. No właściwie wystawała nad wodę, ale było to w okolicach jakiegoś portu, wybrzeża, już nie pamiętam dokładnie. No i później miała tą swoją finałową formę, która wygląda świetnie, która według mnie nadaje się do MonsterVerse jak najbardziej. No, i walki były dobre. Fajnie, że Biolantę używała tych swoich macek, pluła jakimś takim sokiem roślinnym, próbowała pożreć Godzillę. Pasowało to do tej jej postaci. No i również ludzie stworzyli jakąś bakterię, którą chcieli osłabić Godzillę. Cóż, ogólnie film naprawdę dobry przez fanów, uważany za jeden z najlepszych i w sumie nie dziwię się, bo był akurat dobrze zbalansowany, jeśli chodzi o sceny ludzkie i sceny potworów. Na miejscu piątym Godzilla Ostatnia Wojna, czyli film na 50-lecie istnienia Króla Potworów. Yy, ostatni film z Ery 2004 rok. Cóż, tutaj mieliśmy tak naprawdę połączone wszystko, co istniało do tej pory. Naprawdę przywrócili wiele potworów. Były nawiązania do Eryszowa z takimi, powiedzmy, może w sumie nie wiem jak to nazwać, ale wiecie o co chodzi? Ten cały klimat, charakter Eryszowa, gdzie te filmy były nakręcane właściwie, niektóre nawet dla śmiechu. No, i tutaj to zawarli, ale również i efekty specjalne bardziej pod te filmy nowsze z Heisei z Millenium. Całość wyglądała w porządku. Było tam wiele, wiele potworów. Był oczywiście Godzilla, była Mofra, Rodan, Monster X, który zmienił się w Kaiser Gidore. Był Gigant Hedora, Ebira, Manda. Również Zilla, czyli ta amerykańska Godzilla, pierwsza. Kamakura, Kumonga, King Caesar Może kogoś pominąłem Ale wydaje mi się, że to z grubsza na tyle, naprawdę było sporo tych potworów Walki, choć były krótkie, to jednak fajne, fajnie się to oglądało, no i finałowa walka Gdzie mieliśmy Godzilla, potwora X, Gigana i Mofre, była świetna i naprawdę mi się podobała Ten film łączył dużo z innych takich jak Gwiezdne Wojny, Matrix i wyglądało to nawet spoko, no to jest taki film właściwie nie do brania na poważnie, tylko dla śmiechu, dla rozrywki Na miejscu czwartym Godzilla contra Kong, ten nowy film z 2021 roku eee, Cóż, już się wypowiadałem o tym filmie myślę wystarczająco, CGI przepiękne, efekty specjalne, wow Naprawdę zmiatają z planszy Aczkolwiek był to film bardziej o Kongu niż o Godzilli, może troszkę leciało to za szybko przez krótki czas trwania filmu, niecałe dwie godziny, więc troszkę była akcja popychana do przodu, nie było dużo miejsca na fabułę, ale był to film o wielkich potworach, które się nawalają, więc w sumie po co to komu? A walki były naprawdę, naprawdę świetne. Podobało mi się jak przedstawili Konga i Godzilla, chociaż tutaj, jak już mówiłem, właśnie bardziej skupiali się na Kongu, bardziej rozwinęli jego postać, pokazali jego stronę emocjonalną. A Godzilla był w sumie tylko przeszkodą dla Konga w tym filmie, no i przeszkodą, której Kong nie dał rady pokonać. No i oczywiście był też jeszcze Mecha Godzilla, cudowny, Warbaty, świetne. No i inne te potwory z pustej ziemi, których było niewiele, i pojawiły się na jedną króciutką scenę, więc nie będę o nich wspominać, nawet tutaj. Ścieżka dźwiękowa Godzilli była naprawdę, naprawdę fajna, chociaż reszta muzyki już nie zapadła mi jakoś mocno w pamięć. Może poza krótką stawką Breaking the Law, gdy gruby przyjechał po Madi. Ale film był fajny, w sumie chciało się po prostu patrzeć na te potwory. Na miejscu trzecim Terror Mecha godzilla z 1974 roku. Jest to mój ulubiony film. Zero według mnie najlepsze efekty specjalne, fabuła bardzo dobra, potwory cztery, które pojawiły się w tym filmie: Godzilla, Mecha Godzilla, Anguirus i King Caesar. Również mega mega świetne, uwielbiam wszystkie z nich. Walk było dosyć sporo, były one pomysłowe. Podobały mi się no, efekty, jak już mówiłem, w porównaniu do tych poprzednich filmów z tej ery kozackie. Następny film, czyli powrót Mecha Godzilli, już mi się tak mocno nie podobał. Aczkolwiek to pierwsze wystąpienie tego Mecha było naprawdę, naprawdę dobre. Podoba mi się mega jego ścieżka dźwiękowa, jazzowa. No i ogólnie film był na jak najbardziej spoko. Chyba pierwszy japoński film z Godzillą, jaki obejrzałem, także również bardzo lubię go oglądać, bo przypominam sobie jak za dzieciaka to widziałem. No i fajnie się to oglądało może poza scenami, gdzie Mecha Godzilla po prostu niszczył Godzillę, sprawiał, że krew tryskała z niego jak fontanna. To było troszkę smutne tak samo kiedy Mecha Godzilla złamał szczękę Anguirusa, ale z drugiej strony ta brutalność pozwoliła bardziej docenić Mecha Godzilla jako złoczyńcę. na miejscu drugim Godzilla kontrodestruktor, Destruktor, finałowy film z Ary Heisei. tutaj również wypowiadałem się myślę wystarczająco w recenzji destruktor świetny kaiju wszystkie jego formy są świetne ryki wygląd umiejętności wszystko jest dobre Płonący Godzilla. Wow, naprawdę robił wrażenie. Jego syn Godzilla Junior, wyglądał bardzo dobrze w tym filmie. Mógł nawet już samodzielnie stawić czoła destruktorowi i stoczył z nim dobrą walkę. Ostatecznie przeżył film jako jedyny z tych potworów. No i cóż, pod koniec był taki wyciskacz łez, tak zwany kiedy Godzilla się roztopił. No i co tu więcej dodać? Film był naprawdę, naprawdę dobry. Wiele fanów wiem, że go szanuję i ja również, bo serio, ten film jest bardzo, bardzo dobry i polecam go wszystkim, którzy go nie widzieli, ale i tym, którzy go widzieli, żeby obejrzeć sobie ponownie. Na miejscu pierwszym Godzilla 2 Król Potworów. Tak, ten amerykański film z Godzillą podobał mi się najbardziej ze wszystkich. To w jaki sposób przedstawili tu potwory, no Godzilla mieliśmy już w we wcześniejszym filmie z MonsterVerse aczkolwiek mofra naprawdę, naprawdę wyglądała fajnie tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, może troszkę za mała, ale nie chce się czepiać Rodan idealny, po prostu perfekto. Gidora również prześwietnie dopracowany mój ulubiony kaiju, dostał tu naprawdę dużo scen w filmie myślę, że został naprawdę idealnie przedstawiony sposób, w jaki te głowy jego ze sobą mogły integrować, te jego głowy wszystkie, które miały własne osobowości, jak ze sobą się porozumiewały, jego regeneracja, wow, wszystko to było naprawdę dobrze zrobione, walki były świetne, było wszystko w nich widać. Aczkolwiek nie do przesady, bo o ile na przykład walka w Hongkongu z Godzilla kontra Kong jest bardzo dobrze widoczna To leciutko troci się to poczucie realizmu, podczas gdy tutaj mamy tonę kurzu, pyłu, jak przestało na wielkie potwory Aczkolwiek nie mówię, że finałowa walka z GVK jest zła, bo nie jest Aczkolwiek król potworów, no to było coś, Gidora wziął Godzilla, poleciał z nim w przestworza, zrzucił go, potem wysysał jego energię jak podładował się elektrycznością Godzilla, gdy wkroczył do Bostonu z ludźmi. Naprawdę, naprawdę film był świetny. Końcowa scena, gdy, gdzie ci tytani przybywają i kłaniają się Godzilli również. Wow, naprawdę, naprawdę uwielbiam ten film i cieszę się, że powstał. I to z grubsza byłoby na tyle. Cóż, to, to były moje ulubione filmy o Godzilli. Możecie napisać w komentarzu, jak już wcześniej wspominałem, które wam najbardziej się podobały. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. Do następnego, na razie i cześć.